Dzień dobry, bajkszowcy. Witajcie w kolejnym zimowym miksie. Dzisiaj zimowy miks jest w pomieszczeniu, ponieważ dzisiaj zima naprawdę przyszła i spadł śnieg, i ogólnie biorąc jest już ciemno, zimno, więc wybrałem się do chłopaków w krakowskim bajkeresie, do Ryszarda i spółki. Dzisiaj dwa tematy, które wypłynęły już w komentarzach i które wymagają podsumowania po teście. A pierwszy temat to zobaczymy sobie zaraz coś, o co pytaliście w komentarzach przy okazji testu alarmu rowerowego Nox Scout, czyli zobaczymy sobie, jaki jest zasięg tego alarmu, jeżeli chodzi o połączenie Bluetooth. I druga sprawa to podsumowanie wrażeń z testu żółtych, plastikowych dęteczek Pirelli. Dlatego to będzie tutaj, ponieważ moje mam założone w rowerze, nie chcę mi się ich już wyciągać, więc tutaj sobie wpadłem po to, żeby wziąć jedną do zrobienia dodatkowych przebitek. Rysiek musiał uciec, ponieważ w sklepie wykrywa mu 10 różnych modułów i nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, z którym się łączymy. Już jest. Tutaj nie będziemy przedłużali tematu. Wiecie, jak to działa. Jeżeli nie wiecie, jak działa Nox Scout, to sobie obejrzyjcie film, w którym robiłem recenzję tego urządzenia. Jest to po prostu alarm, lokalizator. W naszym przypadku teraz bardziej nas... Ryszard. Nas teraz bardziej interesuje funkcja alarmu, czyli opcja, w której po prostu to urządzenie aktywujemy, ktoś nam ruszy rower i to urządzenie zaczyna wyć. Ale to akurat nie jest problem, jeżeli chodzi o zasięg, bo my chcemy sprawdzić, jak daleko trzeba, można się oddalić, żebyśmy dostali powiadomienie na telefonie. Urządzenie zostało położone. Teraz zostanie uzbrojone. I dobra, idź. Ile tam? Ile z tobą? Gdzie ze mną? No i teraz pasuje, żeby ktoś to ruszył. Chłopaki, ruszyłby ktoś alarmem? Ale do filmu ma być? Nie, po prostu właśnie, to się właśnie nagrywa. Sprawdzamy, jaki po jest zasięg. Po prostu rusz. Weź go do kieszeni. Dobra, działa. Czyli to, no... Ej, oddaj mi go! Przez cały sklep jest dobrze. Uciekliśmy na magazyn, jesteśmy za ścianą. Jesteśmy za ścianą, rusz teraz alarmem gdzieś tam. Rusz teraz? Tak. Dalej działa. Czyli mamy de facto cały sklep plus ścianę. Idziemy na drugi, wychodzimy z pomieszczenia. Kolejna runda testu, jesteśmy na zewnątrz. Sklep został tam. Jesteśmy za szybą. I nie wiem, jak mamy dać znak. Na... Włączaj. Myślę, że będzie, bo dalej masz świecić się, że connected. O, nie, już nie masz, widzisz? Tylko, że kolega wziął i poszedł z tym daleko hen. Może dlatego nie działało. No ale teraz powiedzmy, że jest gruba szyba. No i dobrych, nie wiem ile. No, jesteśmy... 20 metrów? No jest to sytuacja taka trochę mało symulująca kawiarnię. Musielibyście naprawdę wleźć do wielkiego supermarketu, żeby to stawić. Czyli już gdzieś złapało. Złapało mi go, bo wrócił. Czyli wcześniej go wziął i zabrał i uciekł. Nie dogadaliśmy się. Tak, ale no to jest co jest ważne w tym wszystkim, bo to też parę osób pytało w komentarzach, że alarm kawiarnia. Działa. Kawiarnia, sklepik spożywczy. Ale ważne jest to, że alarm dalej działa. Niezależnie od tego, czy Rysiek ma powiadomienie u siebie, czy nie, to tam alarm normalnie się aktywował. Tam dalej wyje i pewnie chce mnie już ten. Dobra, chodźmy i to wyłączyć. Zrobimy tę jeszcze jedną rundę, czyli czujnik jest zamocowany, alarm jest zamocowany. Prowizorycznie. Tak, robimy symulację typowej życiowej sytuacji. Oparliście rower pod kawiarnią czy pod sklepem i wchodzicie do środka i zobaczymy, jak długo będziemy mieli stabilne połączenie. Więc idziemy do sklepu. Ryszard z roweru poszedł, jest na start, na Orlenku. Piękny rower, jakby co. Idzie na Orlen. Na Orlenku. Wchodzisz, idziesz do sprzedawcy, do Lady. O, jest sprzedawca. Chciałbym kupić rower. Typowa odległość. Idziesz do Lady i co? Jak tam sytuacja? No i dalej jest connected. Dalej mamy sygnał. No dobra. I teraz idziesz się przejść na przykład do tej kawkę. Tak na Orlenie. To jest kawka na Orlenie. No i tutaj już przy ekspresie na Orlenie jest disconnected. Czyli tu już straciliśmy zasięg, jesteśmy generalnie rzecz biorąc, myślę, że w linii prostej. I powiedzmy nie wiem. Teraz sytuacja jest taka, że ja sobie tu dalej siedzę, a teraz ktoś idzie kraść rower. Co będziesz robił? Kradł rower? No. Więc teraz Ryszard ukradnie swój rower. W zasadzie nie swój, firmowy.
Jak widzicie, alarm się włączył, wyje, czy nie wiem, czy to słyszycie, że wyje, ale tutaj już niestety ja tego nie widzę. Więc generalnie rzecz biorąc, teraz działa już tylko opcja lokalizacji alarmu. O, połączyło. Ryszard wjechał do sklepu. Puenta jest taka, że mała kawiarnia, mała stacja benzynowa, po prostu na taki krótki dystans, spoko. No i też taki trochę straszak dla potencjalnego kradzieja. No, tak, znaczy ja uważam... Weźmie rower i nagle zacznie mu coś wyjść, nie wiedzieć co, gdzie i jak. Ja uważam, że dalej najciekawszą opcją w tym wszystkim jest to, że to wyje po prostu. Kiedyś to ruszy i to naprawdę jest spoko. I na małą odległość faktycznie jesteście w stanie zobaczyć, że ktoś wam rusza rower. A jeżeli wam już po prostu ten rower odjedzie, no to dalej pozostają dwie opcje, czyli to, że ktoś może zwrócić uwagę na kogoś z wyjącym alarmem. No i druga rzecz, czyli lokalizacja. Ale z lokalizatorem też jest fajna sprawa, ale o tym może za chwilę. Rico tutaj wspomniał o ciekawym feature'ze, bo... Ukradłem noga znajomemu, żeby sprawdzić jak to działa. No bo też pomyślałem sobie, kurde, mogę wrzucić komuś i kogoś śledzić, nie? No, no i tak ktoś mnie chciał właśnie śledzić. I jak ma, jako że, nie wiem, jakby złodziej miał iPhone'a, no albo ja w tej sytuacji nie mam iPhone'a, no to po 6 godzinach dostałem informację na iPhone'ie, że mam nie swój przedmiot i że ktoś, cię śledzi. Ktoś mnie śledzi. No. Taki Bayer Artegowen. To mówiliśmy kiedyś o tym, że ogólnie rzecz biorąc... Równe 6 godzin od momentu, jak opuściłem to miejsce. Tak, że Scout ma funkcję AirTaga, czyli właśnie też takie ostrzeżenie. Kolejny temat, denteczka, czyli żółciaki od Pirelli P0 Smart Tube, czyli dętka z poliuretanu. Termokurczliwy poliuretan. Tak, czyli generalnie rzecz biorąc na taki patent, który pewnie też znacie ze sprawą Tubolito. Żółte denteczki ważące 35 gramów, które wylądowały jakiś czas temu u mnie w szosie. No i już powoli mogę podsumować wrażenia z testu z tym ciekawym systemem. Ale zanim to zrobimy, to chcieliśmy wam pokazać faktycznie tę różnicę z wagą. I generalnie po co to robić? Po co? Przede wszystkim dlaczego to zrobić? Bierz tę tutaj aptekarską wagę, bo taka to tylko... jest dealerska. Waga dealerska. Wzięliśmy tutaj po prostu jedną denteczkę, tą właśnie 35-gramową, którą ja mam w szosie. I butyl. Tradycyjna, ale też w sumie nie bardzo ciężka dętka od Pirelli. Spróbujmy to tak. Według producenta 35. Ciekawe czy kłamie, czy nie. Zobaczymy. Tak to w ogóle wygląda. Moje wrażenia są takie, że zakłada się to bardzo łatwo. Wystarczy leciutko nawet ustami podpompować. No, to wystarczy. Tak, mega łatwo. W ogóle to jest ciekawostka, to przed chwilą Mirzyk powiedział, że producent dostrzega, żeby bez opony nie pompować tego za bardzo. No tak. Zwrócić na to uwagę przy zakładaniu. No i co, odpalamy dealerkę. Jest 37-25. Pewnie jakby się kapturek zdjęło, to tak, by było... Tak, no, z kapturkiem jeszcze. W sumie kto jeździ z kapturkiem? Wiadomo, szosowcy. I co? No, 36,99. Kurde, chyba jest gęste powietrze zimowe, panie kolego. Dobra. No i bierzemy co? Bierzemy... Zwykłą, dość lekką dętkę od Pirelli. Pod ten sam rozmiar, no nie? Czyli 23... Tak, szosowa. Tak. No i co? Cześć, zdejmiemy też. Co ciekawe, dają żółte kapturki. Żółte kapturki do czarnej dętki i czarne kapturki do żółtej. Taka fantazja. Wiesz, to jest zaznaczenie tego, że tutaj jest wyścigowa. Ale Rysiu tutaj szanuje za obiektywne warunki testu, czyli zdjęcie nakrętki, zdjęcie wszystko ma być. Kapsla. Są detale, które później wiesz. Robią różnicę, jak to mówią. I mamy, no powiedzmy... 120 gramów. Czyli prawie. Tutaj mamy 37, a tutaj 120. No, czyli co by to nie mówić, jest to bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o obniżenie wagi, bo mleko... To przynajmniej 50 gramów musisz wlać, nie? 50 no, mililitrów. Tak. A jak ktoś się zastanawia nad tym, czy kupić sobie koła karbonowe lżejsze o ileś tam, a ileś tam, to nawet taniej wychodzi po prostu na początek kupienie jakiej dętki. Zamiast się szarpać o 50 gramów na kole, na obręczy, można kupić jakieś 50. Tutaj mamy 80, generalnie rzecz biorąc, ponad gramów. 80, czyli 160 na komplecie. Na masie rotującej. Rotowanej. Jak ktoś jest totalnym świrem wagowym, to zrobi sobie... Ja po przesiadce czułem różnicę na tym, że rower się troszeczkę lepiej zbierał. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć to, że oczywiście absolutnie da się bez tego żyć i to jest fanaberia. Natomiast jeżeli ktoś już odchudza rower, to plusem tej konkretnej dętki jest to, że to jest chyba w ogóle najlepiej trzymająca wagę, czy wagę. Ciśnienie, dętka, jaką w życiu miałem i jest nieporównywalnie lepiej niż Tubolito. To jest taka ciekawostka. No tak, no bo to też jakby w przeciwieństwie na przykład do tych lekkich, lateksowych dętek nie trzeba pompować co jazdę, co dzień. No i też ta dętka jest o wiele mniej zajmuje miejsca.
Tak, no to wiele osób w ogóle kupuje jako rezerwowe często. No bo wsadzasz do kieszonki i nie zajmuje miejsca. No i też to, co jest jeszcze ważne przy tej dęce, to ona teoretycznie jest bardziej pancerna niż butylowa na uszkodzenia typu snake, przy jakimś dobiciu ciśnienia. I jest jedna rzecz, na którą warto uważać, czyli ostrożnie z zostawianiem roweru na długą ekspozycję na wysokie temperatury. A to z tym nie miałem. No ja dużo słyszałem. Nie tak? Wiem jak to, nie miałem tego w praktyce, nie testowałem, ale dużo osób na tym, znaczy, o tym ostrzega. Nawet jest też taka rzecz przy szosowych dętkach, co też jakby na plus, bo niektóre dętki mają jakby problem z tym, że mamy szczękowe hamulce i oni nie zalecają do szczękowych. Tak. Tu zalecają. Ja miałem te dętki jeszcze w wilierze z karbonowymi stożkami, które też się lubiły grzać i nigdy mi ta dętka nie zrobiła kabłę. Czyli z jednej strony da się bez tego żyć, natomiast faktycznie, jeżeli chcecie sobie odchudzić koła, a nie chcecie wydać kasy na koła, albo nie chcecie się bawić w tubelessa, to jest to ciekawa opcja. No, z mojego doświadczenia to jest najtańsza opcja, żeby odchudzić realnie rower i żeby to jeszcze było odczuwalne. Czyli dla weight winnies i innych świrów od odchudzania. Albo żeby nie nieść, nie wiem, roweru na 10 piętro. Tak. Będzie lżej. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące noga skauta, to napiszcie, bo tych pytań było naprawdę sporo w ostatnim odcinku i już szczerze powiedziawszy, sam nie wiem jak jeszcze można by to sprawdzić w życiowych okolicznościach, bo możemy zrobić jakiś pomiar typu położyć ten czujnik, ten alarm na chodniku i przejść w linii prostej ileś metrów i liczyć wam odległość, ale moim zdaniem to nie ma żadnego sensu, ponieważ tutaj kluczowe są zakłócenia, które gdzieś się pojawią po drodze, czyli nie chodzi o to, żeby postawić to 100 metrów od siebie i widzieć, bo nikt tak nie robi, tylko jeżeli używamy alarmu, to chcemy wiedzieć, czy on będzie działał za ścianą sklepu, czy za szybą kawiarni, więc to mniej więcej staraliśmy się sprawdzić, więc to dzisiaj zobaczyliście, jak to w praktyce wygląda i to też wszystko zależy od tego, co będzie po drodze, czy będzie jakieś urządzenie, które będzie pole elektromagnetyczne generowało i mnóstwo innych zmiennych, które na to wszystko wpływają, ale co do zasady, jak widzicie, spokojnie. Jeżeli jesteście też na zewnątrz, no to można się oddalić na całkiem spory kawałek. Jeżeli jesteście w tym samym pomieszczeniu też, natomiast no jeżeli rozdzielicie się od roweru chociażby ścianą czy szybą, no to ten zasięg jest dużo mniejszy. Natomiast tak jak mówiliśmy, trzeba pamiętać o tym, że urządzenie dalej działa. Alarm dalej działa, lokalizator dalej działa, a tak jak mówiłem, jeżeli chcecie coś więcej na temat noga skauta, no to nie będziemy tego ponawiali, bo to wszystko już jest w materiale stricte o tym urządzeniu, które możecie sobie znaleźć na Bike Shop. Jeżeli chodzi o dętkę, to tutaj dla mnie największym plusem jest trzymanie ciśnienia jak na tego typu system, bo ja pompuję je do około 6 atmosfer i 6 atmosfer są w stanie utrzymać nawet przez 5-6 dni. Zdarzało mi się po tygodniu, że sprawdzałem ciśnienie i ciśnienie było maksymalnie pół atmosfery mniejsze niż te 6 atmosfer, więc naprawdę wydaje mi się, że jest to rewelacyjny wynik, jeżeli chodzi o dętki szosowe, utrzymywanie ciśnienia w dętkach szosowych. I faktycznie są bardzo lekkie i faktycznie nie udało mi się ich jeszcze przebić, aczkolwiek to już wiecie, jak to jest. Wiele osób, które używa dętek tego typu, uważa, że faktycznie są odporne na przebicia trochę bardziej i łatwo się je zakłada, ale też znam takich, którzy mówią, że z drugiej strony są bardzo podatne na wysokie temperatury, więc jest to gadżet. Gadżet, który tak jak mówiliśmy z Ryśkiem, pozwala obniżyć wagę roweru bez obniżania wagi kół, bez kombinowania z kołami, ale oczywiście da się bez tego żyć i w takich kategoriach trzeba to traktować, kategoriach przede wszystkim ciekawostki. Póki co, na dzisiaj wszystko. Dzięki. Kończymy kolejny zimowy miks. Do zobaczenia. Hej.